Zmiana w budżecie miasta Krakowa na rok 2012 dotyczy zwiększenia planów dochodów działów 756, 801, 852, 853, 900 oraz zwiększenie planu wydatków działów 801, 851, 852 i 900. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1007, drugie czytanie, referuje pani Małgorzata Pokarna. Bardzo proszę panią dyrektor. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że rada odbyła drugie czytanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z... Co? Nie przeczytał? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1007? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wybór. 23 osoby za. 0 przeciw. 8 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1007. Kolejny druk. Zmiana w budżecie miasta Krakowa na rok 2012 dotyczy zmniejszenia planów dochodów i wydatków w działach 600, 710, 750, 852, 853, 921, 926 oraz w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1010, referuje pani dyrektor Pokarna. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada odbyła drugie czytanie projektu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1010? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 23 osoby za. 0 przeciw. 7 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1010. Kolejny